co to są grzechy? Grzechy to myśli, słowa i czyny przeciwne prawu Bożemu. Ale co to jest prawo Boże? Nie jest to niemożliwie gruba księga z gigantyczną listą przepisów prawnych, ale jak mówi Jezus, prawo opiera się na miłości Boga i miłości bliźniego. Jeśli ktoś prawdziwie kocha Boga i bliźniego, wtedy wypełnia to prawo. Grzech jest zatem działaniem przeciw miłości Boga i miłości bliźniego. Istnieją grzechy, które są całkowicie przeciwne miłości Boga i bliźniego, a tym samym niszczą tę miłość. Istnieją też grzechy, które tę miłość jedynie ranią. W ten sposób dokonujemy rozróżnienia między grzechami ciężkimi i lekkimi. Grzechy ciężkie sprzeciwiają się miłości Boga i bliźniego. Atakują tę miłość. Dotyczą one materii ciężkiej. Idolatria, brak niedzielnego świętowania, morderstwo, cudzołóstwo czy kradzież to tylko kilka możliwych przykładów. Ktokolwiek popełnia te czyny w sposób świadomy i dobrowolny, popełnia grzech ciężki. Grzech ciężki niszczy więź miłości, która jednoczy nas z Bogiem. Przez niego tracimy łaskę uświęcającą, która pozwala nam uczestniczyć w życiu nadprzyrodzonym. Utrata tej łaski oznacza zatem utratę życia nadprzyrodzonego. Dlatego właśnie grzech ciężki nazywamy również grzechem śmiertelnym. Grzechy powszednie, jak wszystkie grzechy, są przejawem pewnego nieuporządkowania. Dotyczą one materii lekkiej. To nieuporządkowanie nie jest skierowane bezpośrednio przeciw miłości Boga i miłości bliźniego. Jaki byłby zatem konkretny przykład ukazujący różnicę? Cóż, bez wątpienia grzechem jest kłamstwo. Grzech ten byłby ciężki, gdybym zwiódł kogoś w bardzo poważnej sprawie, powodując jakąś szkodę. Na przykład, jeśli za dużą sumę sprzedałbym komuś wspaniały dom, wiedząc o tym, że w rzeczywistości jest on zwykłą ruderą. Czyn ten byłby skierowany bezpośrednio przeciw miłości bliźniego. Gdybym natomiast bez zamiaru wyrządzenia krzywdy powiedział komuś, że podoba mi się jego gra na wiolonczeli, chociaż, delikatnie mówiąc, nie byłby w tym najlepszy, byłby to zwyczajnie grzech powszedni. Grzechy powszednie są zatem mniej poważne, ponieważ nie niszczą miłości Boga i bliźniego. Ale nie znaczy to wcale, że są dobre. W dalszym ciągu pozostają one grzechami. Należy ich unikać, jak innych grzechów. Co więcej, są one niebezpieczne, gdyż częste ich popełnianie może szybko doprowadzić do popełnienia grzechu śmiertelnego. Jeśli na przykład często okazywałbym kreatywność w mówieniu prawdy w drobnych sprawach, rozwinąłby się we mnie nawyk, który szybko doprowadziłby mnie do kłamstwa w poważniejszej sprawie. Tak zatem wyglądają grzechy ciężkie i lekkie. Podsumowując ten odcinek, możemy spróbować przedstawić skutki, jakie wywierają na nas te grzechy. Ta płonąca świeca symbolizuje światło łaski oświecającej naszą duszę. Pozwala nam ona widzieć drogę do Boga, abyśmy bezpiecznie dotarli do celu. Tak właśnie powinno to w nas cały czas wyglądać. Na skutek grzechu lekkiego płomień zaczyna migotać. Wciąż dostrzegamy różne rzeczy, ale płomień nie świeci już tak jasno. Przy takim świetle nie widzimy wszystkiego dokładnie. Każdy, kto kiedykolwiek próbował czytać przy migającym świetle, wie, co mam teraz na myśli. Na skutek grzechu śmiertelnego światło gaśnie całkowicie. Przebywamy w ciemności i nie jesteśmy w stanie dojść do Boga, dopóki światło nie zostanie nam przywrócone. Możemy także użyć innego przykładu. Życie w łasce oznacza zdrowe odżywianie. Człowiek kwitnie i dojrzewa. Grzechy powszednie są niczym niestrawne jedzenie, albo zbyt wielka jego ilość. Jedno i drugie powoduje ból brzucha. Grzechy śmiertelne są niczym trucizna. Koniec i kropka. Podczas gdy grzech lekki może być po części naprawiony po ludzku, w przypadku grzechu ciężkiego całkowicie potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Ta pomoc przychodzi od Boga w sakramencie pokuty. Spowiedź, kontynuując nasze przykłady, jest dla nas reanimacją lub ponownym wznieceniem światła łaski. Co to są grzechy? Grzechy to myśli, słowa i czyny przeciwne prawu Bożemu. Ale co to jest prawo Boże?
Nie jest to niemożliwie gruba księga z gigantyczną listą przepisów prawnych, ale jak mówi Jezus, prawo opiera się na miłości Boga i miłości bliźniego. Jeśli ktoś prawdziwie kocha Boga i bliźniego, wtedy wypełnia to prawo. Grzech jest zatem działaniem przeciw miłości Boga i miłości bliźniego. Istnieją grzechy, które są całkowicie przeciwne miłości Boga i bliźniego, a tym samym niszczą tę miłość. Istnieją też grzechy, które tę miłość jedynie ranią. W ten sposób dokonujemy rozróżnienia między grzechami ciężkimi i lekkimi. Grzechy ciężkie sprzeciwiają się miłości Boga i bliźniego. Atakują tę miłość. Dotyczą one materii ciężkiej. Idolatria, brak niedzielnego świętowania, morderstwo, cudzołóstwo czy kradzież to tylko kilka możliwych przykładów. Ktokolwiek popełnia te czyny w sposób świadomy i dobrowolny, popełnia grzech ciężki. Grzech ciężki niszczy więź miłości, która jednoczy nas z Bogiem. Przez niego tracimy łaskę uświęcającą, która pozwala nam uczestniczyć w życiu nadprzyrodzonym. Utrata tej łaski oznacza zatem utratę życia nadprzyrodzonego. Dlatego właśnie grzech ciężki nazywamy również grzechem śmiertelnym. Grzechy powszednie, jak wszystkie grzechy, są przejawem pewnego nieuporządkowania. Dotyczą one materii lekkiej. To nieuporządkowanie nie jest skierowane bezpośrednio przeciw miłości Boga i miłości bliźniego. Jaki byłby zatem konkretny przykład ukazujący różnicę? Cóż, bez wątpienia grzechem jest kłamstwo. Grzech ten byłby ciężki, gdybym zwiódł kogoś w bardzo poważnej sprawie, powodując jakąś szkodę. Na przykład, jeśli za dużą sumę sprzedałbym komuś wspaniały dom, wiedząc o tym, że w rzeczywistości jest on zwykłą ruderą. Czyn ten byłby skierowany bezpośrednio przeciw miłości bliźniego. Gdybym natomiast bez zamiaru wyrządzenia krzywdy powiedział komuś, że podoba mi się jego gra na wiolonczeli, chociaż, delikatnie mówiąc, nie byłby w tym najlepszy, byłby to zwyczajnie grzech powszedni. Grzechy powszednie są zatem mniej poważne, ponieważ nie niszczą miłości Boga i bliźniego. Ale nie znaczy to wcale, że są dobre. W dalszym ciągu pozostają one grzechami. Należy ich unikać, jak innych grzechów. Co więcej, są one niebezpieczne, gdyż częste ich popełnianie może szybko doprowadzić do popełnienia grzechu śmiertelnego. Jeśli na przykład często okazywałbym kreatywność w mówieniu prawdy w drobnych sprawach, rozwinąłby się we mnie nawyk, który szybko doprowadziłby mnie do kłamstwa w poważniejszej sprawie. Tak zatem wyglądają grzechy ciężkie i lekkie. Podsumowując ten odcinek, możemy spróbować przedstawić skutki, jakie wywierają na nas te grzechy. Ta płonąca świeca symbolizuje światło łaski oświecającej naszą duszę. Pozwala nam ona widzieć drogę do Boga, abyśmy bezpiecznie dotarli do celu. Tak właśnie powinno to w nas cały czas wyglądać. Na skutek grzechu lekkiego płomień zaczyna migotać. Wciąż dostrzegamy różne rzeczy, ale płomień nie świeci już tak jasno. Przy takim świetle nie widzimy wszystkiego dokładnie. Każdy, kto kiedykolwiek próbował czytać przy migającym świetle, wie, co mam teraz na myśli. Na skutek grzechu śmiertelnego światło gaśnie całkowicie. Przebywamy w ciemności i nie jesteśmy w stanie dojść do Boga, dopóki światło nie zostanie nam przywrócone. Możemy także użyć innego przykładu. Życie w łasce oznacza zdrowe odżywianie. Człowiek kwitnie i dojrzewa. Grzechy powszednie są niczym niestrawne jedzenie albo zbyt wielka jego ilość. Jedno i drugie powoduje ból brzucha.